wiernym czytelnikom, którzy uparcie bronili tytułu, aż jakikolwiek inny przestał wchodzić w grę. I widzicie, to jest wymarzona sytuacja dla każdego czytelnika, a nie 5 stron podziękowań redaktorom, korektorom i tak dalej, tylko pierwsza strona i od razu dedykacja dla wiernych czytelników. Widzicie, który autor tyle dla was robi? Gdybym miał szybko skrócić, o czym jest ta dość obszerna powieść, zaczyna się od lasu krzyży, jak w naszej klasycznej komedii, ale to nie jest komedia. Brutalnie porzucone ciała znajduje bohaterka, która musi odkryć, kto jest zbrodniarzem. No i nawet mi się udało. No i wszystko byłoby proste, gdyby nie fakt, że książka ta jest fantastyką. I to nie jest taka zwykła fantastyka, to urban fantasy. Tutaj miasto odgrywa kluczową rolę, a właściwie alternatywne przejście. Bo wyobraźcie sobie, że tu jest Toruń, a za mną jest Torn. I ci, którzy są tutaj, są powiedzmy, że względnie normalni, a ci za moimi plecami to pozostali, którzy posługują się magią i nie do końca są, po prostu są tam wampiry, wilki i innego rodzaju stworzenia. I ten świat czytelnicy Anety Jadowskiej znają już z jej poprzednich książek o Dorze Wilk, bo ona jest tutaj główną bohaterką. Ja zapytałem Anety Jadowskiej, czy trzeba znać te poprzednie, aby przeczytać tą. Poświęciłam mnóstwo uwagi i troski o tych wszystkich czytelników, którzy mogliby się czuć zagubieni tylko dlatego, że nie przeczytali wcześniej Heksalogii albo nie czytali Witkaca, a ci bohaterowie się pojawiają, więc prowadzę ich w niektórych momentach jak za rączkę, nie odwołuję się zbyt często. Między tym, co się wydarzyło w Heksalogii o Dorze Wilk, a Dzikim Dzieckiem Miłości minęło 5 lat. To jest już wystarczająco wiele czasu, żeby też bohaterowie między sobą nie przerzucali się, a pamiętasz przedwczoraj. Myślę sobie, że jest to dobry moment, żeby całkowicie zacząć tą przygodę. Jakieś żarty albo smaczki mogą umknąć, ale jestem przekonana, że czytelnik, który nigdy wcześniej nie czytał Heksalogii czy serii szamańskiej, nie poczuje się zagubiony i myślę, że będzie się dobrze bawił. Pierwsza rzecz, jaką zanotowałem sobie po czytaniu, to mężczyźni smutna buźka, kobiety szczęśliwa buźka. Bo to rzeczywiście jest książka, w której kobiety dominują, a faceci to niestety ci źli. I nie mówię, że niesłusznie, bo im się należy, bo popełniają faktycznie karygodne zbrodnie i to nie są żarty. Tu jest mowa o gwałtach i brutalnych morderstwach. Aneta Jadowska wykorzystuje w odpowiedni sposób fantastykę, aby opowiadać o tych trudnych dla kobiet problemach. Ale jak się tak teraz zastanawiam, to na szczęście było dwóch męskich bohaterów, którzy odegrali pozytywne role. Jednym z nich był Witkacy. I Witkacy to ten najbliższy sojusznik, ten, którego podobno powinniście znać z poprzednich powieści, a Roman to szef wszystkich szefów, prawie jak Krzysztof Jarzyna ze Szczecina, tyle że szef wszystkich wampirów. I Dora zwykła do niego mówić: wasza kąśliwość, bardzo mi się to spodobało. Można by nawet nie było do mnie tak mówić. No i skoro kąśliwość, to może bym mógł się przyczepić do czegoś, do objętości tej książki, bo czy ona faktycznie jest za długa? Może bym ją pozbawił kilku opisów, ale Stephen King, ale porównanie, też buduje w dość długi sposób wiarygodność naszych bohaterów i gdyby wyciąć tutaj niektóre sceny, to na koniec może faktycznie ten cały magiczny świat nie wydawałby nam się tak wiarygodny. Aneta Jadowska jest znana ze swojego ciętego żartu, sarkastycznego humoru i to jest idealna przyprawa do tego, aby ta książka smakowała tak dobrze. Bo patrzcie, mimo że trudne problemy, mimo że fantastyka, ale też połączona z kryminałem, to wszystko to tak bawi, że sprawia przyjemność nawet chyba najbardziej wybrednemu czytelnikowi. No i skłamałbym was, gdybym powiedział, że jest to książka dla facetów, bo tak nie jest. Przeczytałem ciekawą opinię, z którą się zgadzam odnośnie tej książki, że znalazło się wielu facetów, którym ta książka się podobała, bo ja czytałem ją dla rozrywki i tą rozrywkę tutaj dostałem, nie miałem żadnych uprzedzeń przed czytaniem, ani też w trakcie. No bo jeżeli chciałbym przeczytać o typowo męskich bohaterach, to taka książka, która od razu przywodzi mi podobne skojarzenia, to Modyfikowany węgiel. Co prawda tam mamy do czynienia bardziej z science fiction, i z cyberpunkiem, i też z kryminałem. I ja zauważyłem, że to połączenie bardzo mi się podoba zarówno tam, jak i tutaj u Anety Jadowskiej. W tym alternatywnym świecie, w tym alternatywnym tornie wypełnionym magią, ten wątek kryminalny jest tak dobrze wpleciony, że po prostu no, czyta się to z przyjemnością. To dochodzę do takiego wniosku, że po prostu Jadowska
jest dobra w pisanie. Bo tak dobrze pomieszała ten kryminał z fantastyką, że ani jedno mi nie przeszkadzało, ani drugie. Tę powieść mimo tej objętości czytało się szybko. Tych bohaterów dało się polubić, prawie wszystkich. Kurde, no. No i kolejny potężny plus dla mnie jako faceta. Nie ma tutaj infantylnego romansu. Zaskakujące wręcz, bo były ku temu możliwości. I co mi też sprawiło ogromną przyjemność w trakcie czytania tej książki, to ilustracje. Bardzo dobrze wykonane, które idealnie oddają klimat książki. I nawet przyłapałem się na tym, że kiedy czytałem, to nie mogłem się doczekać, kiedy pojawi się już następna, czy faktycznie będzie zgadzała się z moimi wyobrażeniami o danej scenie. I jak skończyłem czytać tę książkę, to nawet tak pomyślałem, że kurde, nawet ciekawy komiks byłby z tej całej historii, gdyby się oczywiście ktoś na niego porwał. Więc rzetelnie oceniając wszystkie poszczególne elementy, no jest to książka, do której ciężko mieć jakiekolwiek zastrzeżenia, bo traktuje się ją czysto rozrywkowo. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że no, to nie jest taka męska, typowo fantastyka, jak to pisze Sanderson czy ktoś inny. Zaraz, no to chyba każdy czyta opis, zanim książkę kupuje. Tu jest napisane, o czym ta książka jest. Jest o Dorze Wilk, która będzie polowała na zbrodniarza. Jest to urban fantasy z wątkami kryminalnymi, więc wiecie, co dostajecie. Tym bardziej, że ja wam też trochę wprowadziłem. Nie chcę wam tutaj spoilerować, więc zbyt wiele opowiadał wam nie będę. I żeby oczywiście być rzetelnym, przeczesałem opinie innych czytelników i miesiąc po premierze jest ich już sporo i większość z nich podziela moje zdanie, że jest to książka warta przeczytania i nie trzeba znać poprzednich tomów, co zresztą powiedziała Aneta Jadowska. A teraz co z tymi, którym się spodobało i chcą więcej? Pytasz, czy jest kolejny tom? Ja wiem, to jest ta klątwa Jadowskiej. Pisze książkę i okazuje się być początkiem serii. Dzikim Dzieckiem Miłości planuję to zrobić trochę inaczej. Wymyśliłam sobie coś, co nazywam Kronikami Tornu, która to nie jest seria, to jest jakby osobne powieści osadzone w tym samym świecie z różnymi bohaterami. Nie ma story arku, który ciągnąłby się od pierwszej do drugiej. Wiesz, jestem w tym momencie na etapie pisania mojej 15 powieści i muszę już pilnować, żeby ten świat nie stał się hermetyczny dla nowego czytelnika. Wiem, że ja jako czytelnik frustruję się, jeżeli widzę, że nie wiem, jakaś seria ma już 20 tomów i ja miałabym ją teraz zacząć, bo wcześniej o niej nie słyszałam. To jest trochę przerażające i przytłaczające, wiesz, stoisz ty naprzeciwko ściany książek i myślisz sobie, nie mam tyle życia, nie mam 2 lat, żeby to wszystko nadrobić. Więc mam nadzieję, że niezależne powieści są dobrym rozwiązaniem. Jeżeli kogoś to wciągnie, kogoś zainteresuje, ma serię, po które może sięgnąć, a dla mnie jest to też taka fajna odskocznia, bo mogę sobie popróbować nowych rzeczy. Tak jak teraz Teorii znałam Torn, znałam Dorę, pisałam jej bardzo wiele lat, ale tu jest zupełnie inny tryb narracji, wprowadzam nowych bohaterów, z których perspektywy opisuję masę rzeczy. Zaglądam do tego, co się zmieniło w świecie Dory, co się zmieniło w jej życiu, co się zmieniło u Witkaca i mogę spojrzeć jakby na swoje pisanie od trochę innej strony, innej perspektywy. I wracając do mojej tezy, którą postawiłem sobie na początku, tak, czytelniczki, wy macie lepiej. Ostatnio nawet pod premierami ktoś z was napisał mi komentarz, że te wszystkie książki, te wszystkie nowości, to one są skierowane tylko dla kobiet. Trochę w tym prawdy jest, dlatego że, no, takie są statystyki, mniej więcej 70% rynku wydawniczego stanowi płeć piękna. Więc, drogie panie, żeby się to wyrównało, co najmniej, nie znam się na matematyce, ale co druga, co trzecia z was nie zachęca swoich partnerów do czytania książek, więc powinna zacząć to robić, żeby te statystyki się zrównały. O, mimo że dla kobiet, to ja jako facet, który uwielbia pełnokrwistą fantastykę i ociekające krwią topory, dobrze się ubawiłem czytając tę książkę, w ogóle się nie męczyłem. Podobały mi się te wątki, podobały mi się też problemy kobiece, o których należy mówić. W taki sposób zostały tutaj przystępnie pokazane, że kobieta w każdym wieku poczuje się właśnie dobrze, poczuje się miło, poczuje się przytulona przez Anetę Jadowską i przez literaturę, którą skierowała właśnie do was, drogie kobiety. Mała ciekawostka na koniec. To zdjęcie, które jest tutaj na okładce, nawet jest napisane, że zostało wykonane przez moją skromną osobę. I Aneta, mimo że wybredna, to wciąż jej się podoba. Więc mam nadzieję, że będzie również tak z tą recenzją i nie wyląduje w Tornie. Bo to, co w Toruniu, to może być między nami, a to, co w Tornie, to zostaje w Tornie. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem.
Okoń w sieci. Prawdopodobnie najlepsze filmy o książkach.